To już teraz Rostomil Poklachomy z wykonawczynią listy śląskich szlagierów za 2019 rok. Razem z nami Bernadeta Kowalsko, no i oczywiście Jurek Macoła-Kerychto. Witam serdecznie. Witamy cię bardzo serdecznie. Witamy. Fajnie was widzieć, bo powiem, bo dawno my się nie mogli trafić. Ciężko się trafić, to przynajmniej tak się widzimy w takim małym ekraniku. Jak tam się macie? To znaczy, mamy się bardzo dobrze. Akurat tutaj jesteśmy u Jurka w studio, bo mimo tego wszystkiego, co się wkoło dzieje, chcemy pracować. Myślę, że nie tylko my, jako jedyni artyści, coś po prostu tworzymy, komponujemy. Nowe rzeczy, nowe piosenki. Także cały czas się dzieje. No właśnie, bo o to, że się chciał was też spytać, czy ważycie, sprzątocie, bo ta kwarantanna tyle trwa, że myślę, że chałupa to już do góry nogami, 3 razy przejechano, tam a nazad, okna to szyby cieńsze są, wszystko się po prostu posprzątało, uważyło, bo Jurek to na pewno tam w tych garcach to namieszą, na pewno. Ale Bernadetko, jak to wygląda, jak ten czas spędzacie teraz? Powiem o sobie, że rzeczywiście w domu to wszystko, co mnie czasem gdzieś goniło i po sumieniu mi chodziło, no to teraz mogę to spokojnie zrobić i jeszcze inaczej powiem. Sebastian, wyobraźcie sobie, kochani widzowie, że jak w styczniu się zastanawiałam, bo karuzela tych koncertów była naprawdę, nie możemy się żalić, że nie mieliśmy co robić i to nie jest jakieś nasze zarozumienie, ale tak się działo, to jak w styczniu zadawałam sobie takie pytanie, co się ma niedługo stać, że tak się teraz kręci, no to dzisiaj znam odpowiedź. Gdzieś to chyba tak miało być, że byliśmy po prostu w takim wirze, że właściwie teraz to też jest dla nas oddech, przynajmniej dla mnie, jako kobiety. Oczywiście całkowicie przejrzałam swoją garderobę, rzeczy, które też ciągle mnie denerwowały. Teraz, jak jest dużo czasu, to Bernadetta ma mniej czasu jak kiedyś. No, właśnie. No, też właśnie będą u mnie dzieci w tygodniu też na obiedzie. Także myślę, że to taki czas dla mnie jest ogólnie niedobry, ale dla mnie jako dla kobiety, kobieta zawsze ma w domu coś do roboty. Oczywiście. Też. Jurek, bardzo dobrze bronisz chłopów, ale Bernadetko, bo tak machosz i widzę, że machosz maseczką, to jest stan, w której cię idzie trafić na drodze, Kaś. Tak. To jest moja maseczka, jedna może z paru, które mam. Nawet i w sklepie zdjęcia robią. I wyobraźcie sobie, kochani, że właśnie wczoraj zrobiono mi zdjęcia, byłam na zakupach, uwielbiam ogórki, mizerię. To jest takie moja przystawka do obiadu, którą mogłabym każdego dnia. No i jak wsiadłam do samochodu, dostałam zdjęcie, jak jestem pochylona i nakładam ogórki zielone. Bernadetko, to poczekajcie, za chwilę wracamy do tej rozmowy, proszę bardzo. Bernadetta Kowalsko idzie nawet w maseczce spotkać na drodze. A jak nie wiecie, jak wygląda taka maseczka Bernadety, to teraz już żeście się o tym przekonali. Słuchajcie, chciałbym się was też spytać o taką rzecz, nowe nagrania. Czy coś się w tym studiu dzieje, Jurek? Tworzy się coś nowego? Bernadetta cały czas coś tam ci do tej głowy. Jurek, rób. Jo, mieszą mizeria, a ty rób. Pewnie, że robimy nowe piosenki, a Bernadetta mi się tu Jurek wtrąca do komputera. Jurek chce wiedzieć, kaj się to startuje, kaj się nagrywa, na jakim klawiszu. Nie, no robimy właśnie cały czas. Już kilka nowych piosenek jest zrobionych. A jeżeli możemy, to może próba takiego dźwięku piosenki innej? Tak, może nie wiadomo, jaki dźwięk by był? Może Możemy spróbować, Słuchaj, czy nie? Z Kulimie możecie spróbować, patrzę na Jasia, że nawet można spróbować. Tutaj mi pan producent go do, że ja, próbujcie, to będzie premiera. No, spróbujemy oczywiście. Bo na razie jest w trakcie aranżacji, Jurek, ale myślę, że wam się spodoba. Będzie coś innego, no, na miarę tego, co się teraz u nas dzieje. Słychać to? Słychać! I tak
No, to powiem, nie no, ale to muszę wam powiedzieć, że zaskoczyliście mnie, bo to już są takie fez, brzmienia takie już, że już się idzie fez pobujać, takie fez, no taneczne bardzo, bardzo taneczne. Ale to jest zapowiedź już też tego, że ta nowa płyta, pomimo tego, że trudny okres mamy, uda się wydać? W tym roku oczywiście. Dobrze by było, na jesień było, bo już jest trochę utworów zrobionych. Ja myślę, że to właśnie teraz też ten czas, który nas zatrzymał, cały czas powtarzam, niedobry, że stało się tak, ale po prostu cały czas nam teraz pozwoli zrobić materiał, a na to nigdy nie mieliśmy czasu, żeby przysiąść i się temu przyjrzeć. Bardzo mi się podoba optymizm Jurka, ja nie wiem. Ale dobrze, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za to, żeście znodli czas do nos. Jest nagroda, bardzo mi się to podoba, że tam w tle ją widać. Nasi widzowie, kochani widzowie, na pewno pamiętacie koncept 35 lat pracy artystycznej Jurka Macały, kompozytora, którego kochacie, utworzył piosenki dla wielu śląskich artystów. I tu właśnie jest ta nagroda Listy Śląskich Szlagierów. Studiu u Jurka na poczesnym miejscu. Także jeszcze raz cieszymy się bardzo, że jesteście. I pamiętajcie, że trzeba coś stracić, żeby coś docenić, żeby odzyskać, trzeba się zmienić. I boję się tylko, że bardzo szybko zapomnimy o tych dobrych gestach, dobrych słowach. Dlatego proszę was, niech pamięć tego, co się teraz dzieje, zostanie w naszych sercach. I pozwoli nam się zmienić, żebyśmy mogli odzyskać to wszystko, co mieliśmy kiedyś. Bernadetko, dokładnie tak. Słuchajcie, to były bardzo fajne słowa na podsumowanie naszego spotkania. Ja wam bardzo gorąco za to dziękuję, że mógł się z wami trafić przynajmniej w taki sposób. Przez chwilę was widzieć, fajnie was widzieć. Zdrówka do was, do całego zespołu. Pościskamy się, jak się trafimy. Miejcie się dobrze. Bądźcie zdrowi, bezpieczni, dbajcie o siebie. I do zobaczenia już niebawem. Bernadetka Kowalsko, Jurek Macoła, to oni byli naszymi gośćmi.